Dawno, dawno temu była sobie seria Horizon Zero Dawn, tylko wiadomo, zestarzała się ona fatalnie, a momentami miała chujowy dźwięk. Na szczęście powstały tylko 3 odcinki, ale można by powiedzieć, że powróci w jej odświeżona wersja, tylko nie będzie tutaj tego intra, jak Aloy została przywieziona, jak była niemowlęciem przez Rosta, więc tutaj zostanie to absolutnie pominięte. Jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak to wyglądało, no to musielibyście, no właśnie, zobaczyć ten starszy film. Dzień dobry, tutaj Koza Syryjska, dziś zagrałem Horizon Zero Dawn, tym razem absolutnie od nowa i to jest po prostu restart tego, co było. Wcześniej, no bo wcześniej to było tak kiepsko, było tak chujowo. No i z tej serii nie byłam do końca zadowolona, więc będziemy ją restartowali. O, to dużo owoców. Jesteś dobrym zbieraczem, prawda, mały Baście? No to teraz poszukaj jeszcze, No dobra, widzę, że pominęliśmy wstęp. Spróbuję go dodać z poprzedniego filmu. Dobrze, grzeczny chłopak. Dzieci, idziemy. To wyrzutek wygnana. No, dziś. Oh, no dalej. Już. Nie wiem, czemu to zostało pominięte. To jak była jeszcze tym niemowlęciem. To muszą być ruiny ze świata metalu. Jedno z dawnych miejsc.
Chyba to dodam w postprodukcji. Rost zabroni mi chodzić w takie miejsce. Ale muszę znaleźć wyjście. Tak, jeszcze jak. Co? Takiego dalej jest? Co to? Nieżywy człowiek. Tam jest coś lśniące. Światła. Wszędzie. Jak ono to robi? Metalowe drzwi. Zamknięte. Może to znalezione urządzenie pomoże. Mhm. Dobra, no to też mamy już ułatwienia. Zmieniło kolor. Drzwi też zmieniły kolor. Udało się. No to sobie idziemy, idziemy. No i się zacznie robić ciekawie. Co to jest? Ma urząd. Teraz z wami, ale i tak możemy zrobić przyjęcie, co? No pewnie. Pokaż. Pokaż jeszcze raz. Dam radę. Jestem zaraz za tobą. Cześć. Hej. Wszystkiego najlepszego. Tatuś bardzo kocha swojego synka. Słuchaj, tato nie może być teraz z wami, ale i tak możemy zrobić przyjęcie, co? No pewnie. Wszystkiego najlepszego, Izaaku. Tatuś bardzo kocha swojego synka. No, ciekawe, no, urodzinki. Czemu tutaj są? Co im się stało? Znalazł mnie! Rost mnie znalazł! Już idę! Dzięki wszechmatce. Chodź tu, daj rękę. Nie powinnaś tam być. Chodź! To zakazane miejsce, Aloy. Padłam tu. Część świata metalu. Co to na twarzy? Nic. Znalazłaś to na dole?
Nie. Oddaj to. Nie. Aloy! To może być niebezpieczne. Nie! No nie odda. Cóż, jeśli chcesz się wymykać z domu, musisz się nauczyć, jak przetrwać w dziczy. Chodź, Aloy. Do domu. Od jutra uczysz się polowania. Nie! Uwa, akurat się zepsuło w tym momencie? Przestań już mamrotać do tego. Schodzimy do doliny. Za mną. W dziczy bywa niebezpiecznie. Musisz się mnie trzymać i robić, co mówię. Wiem. Wciąż masz zadrapania po wczorajszym upadku. Dlatego najpierw zajmiemy się tym problemem. Weź tę zakiewkę na leki. Pokażę ci, jak ją napełnić. Widzisz tę roślinę, o tam? To o, widzę. Zbierz jego owoce do sakwy. Dobrze. Teraz jest wiedza. Mają gorzki smak, ale mogą uratować ci życie. Zawsze miej ze sobą lecznicze owoce, kwiaty i rośliny. Gdzie jesteśmy? Ta dolina jest jedynie częścią obręczy przedmiotu. Obręczy? Plemię Nora strzeże tych ziem przed niebezpiecznymi maszynami. Zazwyczaj. No okej, okay, na tym... W dole rzeki znajdziemy stado maszyn. Tam nauczę cię polować. Są niebezpieczne? Wszystkie maszyny są niebezpieczne. Nie można ich lekceważyć. Ale jestem przy tobie. No dobra, jak... Aloy, zbliża się. Tam. Głowa nisko. Maluchy. Nie, Aloy. Te maszyny nazywają się czujki. Jeśli chcesz przeżyć w dziczy, musisz unikać ich spojrzenia. Pokażę ci. Słuchaj uważnie i rób to, co ja. Nie ruszaj się. Nie ruszaj się. No dobra. Nie wychylaj się. I chodź za mną przez szlak w tę wysoką trawę. No dobra, będziemy chodzić za tą wysoką trawę. Stój, kolejny. Niech przejdzie. Chodź, w tę stronę. Im wolniej idziesz, tym mniej cię słychać. Pochylona hałasujesz dużo mniej. Zaczekaj. To był ostatni. Ruszamy. Dobra robota. Czujki cię nie wykryły. A teraz chodź. Aha, to jest ten wskaźnik skradania.
Nieważne. Czemu tam jest? Uśmiecha się do nas. Pep! Wracaj na swoje miejsce! Pep! Gdzie jesteś? Nieważne. Pochodzi z plemienia. Nie możemy gadać. A może on nie lubi plemienia? No to jest głupcem. Chodź, poszukajmy stada. Za mną. Okej. Okay. Tam, widzisz? To są bieguny. Ha! Siu! Czemu je przepędziłeś? Ach, żeby ci pokazać, jak płochliwe są niektóre maszyny, gdy cię zobaczą. Najlepiej podchodzić po cichu. Nie martw się. Dogonimy je trochę później. Zobaczysz. No. Teraz znajdź kamienie, które zmieszczą ci się w dłoni. Czemu? Rób, co mówię, Aloy, i szukaj kamieni. Chcę ci pokazać, jak z nich korzystać. Mogą być. Za mną. Aha, tu jest też wokół. Jest też wskaźnik chaosu. Kamienie nic nie zrobią maszynom, prawda? Nie. Odwrócą ich uwagę. Zwabią w pułapkę. Tamta czujka, o tam. Trzeba ją zdjąć, inaczej stado ucieknie, zanim uda nam się do niego zbliżyć. Nie rozumiem. Jak? Maszyny rozmawiają ze sobą, Aloy. Ale można je uciszyć. Zostań tu na krawędzi. Na mój sygnał. Rzucisz kamienie i ściągniesz do mnie czujkę. Czekaj na mój sygnał. Myślałem, że nie trafiłem, ale... Już. Chodź, dziewczyno. Gotowe. Zbierz surowce, to nauczę cię, jak robić strzały. Everything? No dobrze. Zbierz łodygi marszczyny. Rosną tam. Zrób drzewce strzał, a z odłamków metalu groty. Dobrze. Nigdy nie skończą ci się strzały, jeśli znasz się na rzemiośle. Wypróbujmy te strzały. Za mną. Mhm. Tutaj. Ukryj się w trawie. Tylko cicho. Czas na twoją pierwszą zdobycz. Biegun. Jedna ze słabszych maszyn. Ale nawet słaba maszyna potrafi być groźna. Musisz być ostrożna. Uważnie obserwuj. Ma grubą skórę, ale posiada także czułe punkty. Na przykład oko. Widzisz inne. Dobra. Zbiornik na grzbiecie. Czy to słaby punkt? Tak. Trafiony! Nie przestawaj! O ku... Strzelaj dalej!
Dobrze się dziś spisałaś, ale musisz się wiele nauczyć. Jutro znowu poćwiczymy. Co to było? Ten chłopiec. Ten, który biega z wojownikami. Za mną, Aloy. Szybko. Aha. No dobra, biegnijmy, biegnijmy. Kwestia czasu, zanim maszyny go znajdą i poturbują na śmierć. A jak strzelę, to bestie spanikują i go zadepczą. Ale ja widzę, jak one chodzą. Przestań zmyślać. Serio, prześliznę się. Zabraniam. Muszę iść cicho i powoli, żeby się przekraść obok nich. No. Nie zobaczę. Okej, no tutaj idzie. Muszę uważać. Ja się tu przyglądam. Muszę zobaczyć ich ścieżki. O, on prawie jestem. Nie, to nie załatwi, tak? Tam jest. Aha.
Jak? Za mną. Nauczyłaś się ich unikać. Jak dobra. Ty to robisz? Jak to możliwe? Ty lepiej idź. Ciszy nakryje. No dobra. No to mam. Zaraz. Wszechmatko, błogosław. Wam obojgu. Hej! Ocaliła mnie. Ja chciałem Chłopcze! Tylko... Zawrzyj usta. To wyrzutki oboje. A ona? To bezmatka. Chodź już. Do serca matki. No nieźle. Nie powinien z nami rozmawiać. To łamanie zasad. Do domu. Za mną. Znam drogę. Zawrzyj usta, chłopcze. Zawrzyj usta. Zawrzyj usta, chłopcze. Zawsze i usta. Idź sobie bez matko! Ach, ciekawe, co z... No i tu mamy takie wybory. Dobra, wybierz szyszkę, ale przebierze postawę kon... No to weźmy intuicję, dobra? Hej! Dzieci, odpnijcie się. Wracać do zbierania. Krwawisz. Pokaż mi to. No, stój. Opatrzę. Czemu? Czemu jestem wyrzutkiem? Aloy, nie pora na to. Kto był moją mamą? Aloy, przecież ci mówiłem. To wiedza nie dla nas. Byłaś noworodkiem, gdy przyniosły cię matrony. Czyli matrony, one wiedzą? To nie takie proste. Czy wiedzą? Aloy, nie możemy. Jak zrobić, żeby mi powiedziały? Matrony? Być może jest sposób. No to powiedz! To niebezpieczne. Jak? Wymaga lat szkolenia. Mam to w nosie! Jak to zrobić? Powiedz mi! To próba. Obrzęd przejścia jest co roku. Ci, którzy ją przejdą, zostają wojownikami, a zwycięzca może prosić o nagrodę. Nagrodę?
Tak. Cokolwiek tylko zechce. Zrobię to. No. Wszystko jedno jak. Zwyciężę w próbie. Dobrze. No to zacznijmy więc. Szkolenie jest ciężkie. I potrwa wiele lat. Zacząć trening? Tak. Chodź. No i widać, że ona trenuje. No tu się zaczyna. Tutaj jestem od... Nie, bo to wyrośnie z niej teraz. Rost już taki stary. No i tu się nasza przygoda kończy, no bo... Już do etapu, kiedy Elo już jest dorosła. Rost! 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 Gdzie on jest? Dwa dni przed próbą, a on idzie sobie gdzieś beze mnie? Nie zrobiłby czegoś takiego. Chyba tutaj. Mamy tutaj ten... właśnie miejsce do zapisywania. No i tutaj. Więc tutaj na tyle wystarczy, więc dziękuję za uwagę i do zobaczenia.